Polecam książkę Pera Olofa Enquista, Wizyta Królewskiego Konsyliarza. Jest to książka napisana przez Szweda. Enquist jest Szwedem, ale jest o Danii. W XVIII wieku musiał o Danii pisać ostrożnie, no bo Dania to sąsiad, więc nie można ich urazić za bardzo. Ale jest o dosyć wrażliwym momencie w historii Danii, to znaczy o tak zwanej rewolucji od góry, oświeceniowej rewolucji, którą przeprowadził tam minister niemieckiego pochodzenia, bo tam było dużo zawsze urzędników niemieckich w Danii, tej dawnej, ministra, doktora właściwie z zawodu, Strunzego, jak oni mówią. Po niemiecku jest Struense, Duńczycy mówią Strunze. No i tenże człowiek miał romans z królową, był dzięki temu, że szalony król duński miał, właściwie schizofrenik najprawdopodobniej, miał sympatie oświeceniowe i zyskał ten lekarz sympatię króla i prawdopodobnie król sam go, ponieważ sam był taki pokręcony, to namawiał do tego, żeby zaopiekował się królową, nie trzeba mu było 2 razy tłumaczyć, bo się zakochał w królowie. Także to było naprawdę, no tylko powieści o tym pisać, powstał o tym niedawno film, Madsen Mikkelsenem, bardzo dobry film duński, a tutaj mamy znakomitą szwedzką książkę o tym. I jest to naprawdę wciągające, i przy okazji jest to bardzo rzadki przypadek, kiedy mamy książkę napisaną z wielkim szacunkiem dla historii. Są nawet takie wtręty, co tam wiadomo, czego tam nie wiadomo, a potem powrót do akcji. Także bardzo, bardzo fajnie napisana książka, zarówno pod względem faktograficznym, jak i pod względem psychologicznym, tym czysto powieściowym. Polecam bardzo gorąco.